Otóż, jak wiadomo, ilość kominów fabrycznych na Ziemi i innych, z których się wydobywają olbrzymie ilości wydalin przemysłowych, rośnie nieustannie. I tak jak z tego papierosa, którego ja w tej chwili zapaliłem, wydobywa się zarówno dym, jak i dwutlenek węgla, tak samo te między innymi dwa składniki dobywają się z wszystkich kominów fabrycznych na Ziemi. Otóż działanie tych rozmaitych składników pod względem klimatycznym jest niejako przeciwstawne, ponieważ zanieczyszczenia dymowe i pyłowe powodują zmniejszenie przenikliwości atmosfery dla promieni słonecznych i wzrost ilości zachmurzenia. Wskutek tego pojawia się tendencja do ochłodzenia klimatu w skali ogólnoziemskiej. Natomiast równocześnie wydobywający się z tychże kominów przemysłowych dwutlenek węgla ma efekt odwrotny, ponieważ tworzy tak zwane zjawisko cieplarniane. Polega to na tym, że taki dwutlenek węgla w atmosferze zachowuje się trochę jak szyba w cieplarni, utrudnia ucieczkę ciepła. I teraz my, proszę Państwa, Daliban nie potrafimy dokładnie ustalić w skali całego globu, czy wskutek tego, że zadymienie i wzrost ilości dwutlenku węgla wzrasta, klimat ma tendencję do ochładzania się, czy ma tendencję do ogrzewania się, ocieplania. Jest to niewątpliwie sytuacja dosyć trudna, ponieważ skąd inąd wiadomo, że w ostatnich dziesięcioleciach zachodzą pewne, jakkolwiek niewyraźne, zmiany klimatu.